no. Witam dzisiaj w przesadzaniu. Cicho. Dzisiaj przesadzamy. Zaczynamy od perełeczki. Musa Ruhalnensis. Jak to się mówi? Patrzcie, jak się pięknie wybarwia już. Patrzcie. O nim jest film, ja podlinkuję. Tylko jak był jeszcze nie taki powybarwiany. Coś pod Sikkimensis. A jaka ziemia? Uniwersalne Nepima Garden. Profesjonalne podłoże kwiatowe. Potem pokażę, jak nie zapomnę. Ale tu jeszcze jest troszkę ziemi z dziadem i ziemi z tamtego roku jakiś tam. I co? Będzie szybkie sadzenie stalewiakowe. I tak myślę, czy... Znaczy dziś, jeszcze z dwa dni postoją wszystkie trzy tu w szklarni, a potem na dwór. Korzonki. Patrzymy. O, to, co stalewiak lubi najbardziej. Zobaczcie. Lux. Już trzeba przesadzać. Dobra. Opcja turbo. Zaraz odpalimy. Ile to ma? Chyba 22 litry. O, może być. Dobra, jedziemy. Druga perełeczka teraz. Perełka to jest normalnie Musa Apple. Musa Apple, jabłko. Smaku jabłkowym niby. Banany bez nasion. Co ciekawe, puści już odrost. Na razie też postoi tutaj z 2-3 dni. Też był o nim film, też podlinkuję. I sprawdzamy korzonki. Kurde. Ziemi do laczków. No, patrz ta. Nie ma takich tragedii, czyli to dobry znak, że nie potrzebuje jakichś potężnych donic. Jemu zarzucimy też 20. Tam 22 litry były, tu jest 20 litrów. Dobra, turbo. Musa Glaucum. Ja z nich zrezygnowałem. To jakieś, nie wiem, 2-3 lata nie miałem, bo one praktycznie co zimę coraz bardziej marniały mi tylko. Ale podniosłem temperaturę w tym, w szklarni zimą i spróbuję go przezimować na półce, jeśli się zmieści. On się taki charakteryzuje taką, patrzcie, takie białe coś, kurczę. I rośnie jak wentrykosą maureli, że idzie w pień. No i no, troszeczkę inna, ale też z rodziny MCT. Są też filmy, też podlinkuję. Jak kto będzie chciał, to sobie tam o uprawie poczyta. Są chyba jeszcze sadzonki dostępne u Karli. Zresztą cała informacja zawsze jest pod filmem. Także wiecie, gdzie kopać. Oh. A jak przywoziłem go, bo to jest od Karli, to nie miał korzeni żadnych. Wyobraźcie sobie, on najpierw nie ma korzeni. Potem dopiero puszcza. Liść wypuścił i się praktycznie zaczęły korzenie. No to... Banan dziwoląg też. Dobra. Trochę obornika dałem Apple'owi na spód. Tak samo temu dam. Także tego lepiej moim zdaniem w pojemnikach uprawiać. I w ten sposób lepiej zimuje. Takie jest moje zdanie. Bo bez ziemi to tragedia. Jak się je wykopuje z gruntu, to u mnie zawsze, ja z 5 lat temu je miałem? Coś takiego. To zawsze... Liście się łamały. Środkowy tylko zostawał. Ten.
a te wszystkie po prostu łup. Może być też tak po posadzeniu do tego, że on po prostu, że mu się liście połamią. Nie wiem, czemu tak reagują, ale to jest jeden z bananów, który tak reaguje, które ja miałem, nie? Czekajcie, jeszcze Musa Kuminata, Wartka Wendisz, te też tak reagowało, że się łamały. Ziemi mi zabraknie, kurde. Dobra, ja tam sobie znajdę jakąś ziemię. Dosypię już poza nagrywaniem. Pokażę wam jeszcze z bliska bananuchy. Widziałem oczywiście już przędziorki. Na kamerze tego nie zobaczycie. Ale ja to spryskam ciśnieniem wody i się pozbędę. Musa Apple, co ciekawe, troszeczkę łapie wybarwienia, ten odrost. Ale tak to zielony, jak wszystkie banany. No ale jednak Uruhalensis wygląda najładniej. O. Wszystkie banany są podlinkowane pod filmem, także śmiało sobie lukajcie, czytajcie opisy. Dobra, to na tyle. Idę stąd, patrzę co się dzieje. Masakra jest, jest tak gorąco. Na dworze i tutaj też. Ile tu jest stopni? No, 34 na tym poziomie. A co musi być tam u góry? To sobie wyobraźcie. Nie subskrybujcie, trzymajcie się, dzięki, na razie. Jakby coś, to pytania pod filmem. No.